Czołem. Chciałbym zapowiedzieć serię filmików o Pabianicach i ten właśnie film jest taką zapowiedzią, a seria powstanie na bazie tego, czego tutaj właśnie w tym filmie, co teraz zobaczycie, jeszcze nie ma. To znaczy tego wszystkiego, o którym tam w filmie się przyznajemy, czy przyznaję ja, że nie wiedziałem albo nie wiem. To będziemy to rozkminiać i ujawniać to, co już wiemy też w tej sprawie. Zapraszam do oglądania tej serii, a ten film to tylko tak, żeby wam pokazać kierunek i ogólnie no, pochwalić się, w pewnym sensie pochwalić się też naszym miastem, bo no, co by nie mówić, no kurde, jednak się urodziłem w tym mieście, wychowałem i kocham to miasto. Nie tylko ja. Widzicie rycerzy Grunwaldu? Za tymi? Widzicie? Szkoda, światło złe. Zobaczcie te orły z lewej i z prawej strony. Widzicie to? Zwróćcie na to uwagę. Widzicie, PPR walczy, Polska walcząca. 39, 1983. Kurde, 33. Tam u góry. 1918 KPP, a na dole PPS. Tysiąc dziewięćset piąty, a tam u góry 1900. Patrzcie na te postacie. 1863, kojarzy się powstanie? No, które? Listopadowe.
A nie, czekaj, czekaj. 63 do styczniowe. Przepraszam. Kiedyś mnie taki jeden chciał zagiąć, ale dzisiaj sam się zagiąłem. No i oczywiście nasz herb. Jak na początku pokazywałem. Ale jeszcze raz obejdę. Tutaj macie świeże znaczki. Jeszcze raz obejdę, bo jestem jeszcze z kamratem jeszcze naszym. Zobaczcie, mierniczy. Tu są rzemieślniczy, że no budowniczy, o, budowniczy. I ten pomnik w Pabianicach chcą rozebrać i w ogóle bardzo wszystkich drażni ten pomnik. Nie wiem, znaczy nie wiedziałem dlaczego, ale chyba już teraz wiem. Nie miałem tej świadomości, dlaczego ten pomnik tak drażni wszystkich. Generalnie to tak, to witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy tutaj razem w centrum i w sercu Pabianic. No można tak powiedzieć. Pabianice to taka, takie miasto 60-tysięczne, ale znajdujemy się w centrum i w sercu Pabianic. Dlaczego w centrum? Bo znajdujemy się na rynku. Na rynku w Pabianicach. Możemy zobaczyć tutaj panoramę. Akurat jesteśmy w trakcie remontu i to wszystko, co rozpoczniemy dzisiaj, pokażemy Wam historię, pokażemy Wam zarys Pabianic i połączymy te wszystkie fakty, tak żebyście się czuli dobrze historycznie. Ten pomnik, który teraz filmujemy, on jest tutaj powstał prawdopodobnie za czasów PRL-u. No, tak, tak. I on drażni wszystkich. Wszystkich drażni, ale patrzcie co tu jest. Rycerze Grunwaldu, macie Grunwald, Berlin. Rycerze Grunwaldu stoją za tak. Niby ruskimi, czy tam no. Oni nas tam usiłowali wmawiać, że to Ruscy są, nie? Ale u góry... Obrzydzić, ale patrzcie co jest u góry. Jeden orzeł jaki jest piastowski. I tam jest 1410 u samej góry, potem tak. 1945 i znowu orzeł. Nie, wiecie jaki nie. Taki jaki ma być. Ten pomnik generalnie, on powstał za czasów PRL-u. Dużo pieniędzy i energii poszło na to, żeby go wybudować, bo to jest jednak blok betonowy. No i kuta z tego betonu. No, ktoś musiał na to zapracować, na te podatki, żeby to powstało. No, ale chodzi o to, że jednak powstało, nie? Z ciekawszych rzeczy, z ciekawszych dat, które są po drugiej stronie, to są na przykład... No właśnie, tutaj zaczynaliśmy rozmowę. Mamy tutaj takie jak PPR walczy, mamy tutaj informacje... Polskę o walczącą mamy, pomieszaną z PPR walczy, potem mamy 39 niżej, tutaj 33. Ale czekaj, co to było? No musicie nam pomóc, co było w 1933. Ale patrzcie, tam jeszcze u samej góry, bo to bardzo możliwe, że te niektóre napisy powstawały, a my tu mieszkając nawet nie widzieliśmy kiedy. Może je dokuwali później. Tutaj 1929, nad głową tego... Czekaj, tego... To nazwa. Trudno powiedzieć, czego on jest symbolem, co ale on patrzcie, tu jest ofiara jakaś. Ktoś trzyma księdza chyba, zobacz. Tak. Widzisz? Podtrzymują księdza, bo to jakby stuła wisiała. Tam jest trzy twarze. Jeden taki jakby krzyczący robotnik. To może drugi, tak. Drugi z tyłu też. Podtrzymują tego księdza. Patrzcie, podtrzymują tego księdza jakby, nie? I on tak zwisa, bezwładny, na klęczkach jest, zobaczcie. To jest część tego rysunku, ale troszeczkę dalej, tam też stoją ludzie i mają, ta kobieta trzyma kogoś na rękach. Dziecko jakieś. Tak, ofiary. Tak. I który mamy rok? Tam 1918 mamy z lewej u góry i KPP, Komunistyczna Partia Polski.
tutaj dziecko tutaj mamy, na dłoniach, na rękach. A wypukła, ta wypukła data 1905. To, no to jest rewolucja. Tak, to jest rewolucja, która była w Łodzi i to jest rewolucja robotników. Robotników. I tam macie 1900, ona się... Dlaczego ten 900 jeszcze? Tam jest jakiś odczyt. Coś czytają, jakiś kurka, to mamy braki straszne historyczne. Wiecie co, że ja chyba dzisiaj, ja tu żyję ileś tak. lat, nie wiem, no ja już jestem, nie będę tutaj mówił, ale nie jestem młody. Ja dopiero dzisiaj tu odczytałem te wszystkie symbole. Bo generalnie, jeszcze nie wszystkie rozumiem, ale rozgryziemy to. Bo generalnie ten pomnik, on jest przedstawiany jako komunistyczny. Tak, a wcale tak nie jest, słuchajcie. I ten pomnik komunistyczny jest przedstawiany tylko dlatego, że go wtedy budowali. Tak, i dlatego on powinien tutaj zniknąć. Natomiast to jest część naszej historii. Tutaj całej Polski nawet, patrz. Bo macie tutaj powstanie styczniowe 1863 i macie tutaj, Wojtek, to byś kurde nazwał ich, w rogatywkach z piórkiem i mają nawet jakąś broń palną. No. Wiecie co, wstyd mi jest, jak słowo daję. Wstyd mi jest, że ja nigdy ja nigdy tego tak dokładnie nie obejrzałem jak teraz. Mamy tutaj też takie informacje dotyczące partii politycznych, PPR, PPS. Tak. I to będzie Polska też Partia ważne, Socjalistyczna. Bo PPS łączy się na przykład z Piłsudskim, który tutaj niedaleko... Zaraz pójdziemy teraz naprzeciwko tego, znaczy ten pomnik stoi na rynku, to jest stary rynek w Pabianicach. I teraz dla naszych słuchaczy... A tutaj mamy najstarszy kościół w Pabianicach. Świętego Mateusza parafia. I to jest... O kurde, zaraz będziemy musieli przejść, kochani, pod te wszystkie tablice. Ja tylko wiem, że przychodziłem na... Jak były obchody 11 listopada, to tutaj... Zawsze te obchody są na tym placu, koło tego pomnika, tego żołnierza Piłsudczyka, można by tak powiedzieć. I zaraz wam powiem, ten pomnik był tu jeszcze przed II wojną światową, ale nie ten. Potem go zburzyli Niemcy, a stał tu taki pomnik. I to nie był Piłsudski na tym pomniku. I niektórzy Pabianiczanie mówią, że to jest pomnik Piłsudskiego. To nie jest pomnik Piłsudskiego. To jest majstersztyk. To jest majstersztyk, bo zobaczcie. Majstersztyk zakłamania. Tak, bo zobaczcie. U góry jest legionista. Tak. Jest legionista. Tylko, ale dzisiaj są niekorzystne warunki oświetleniowe i tak za bardzo możecie to nie widzieć, bo jest w ogóle szaro, buro i nie widzicie twarzy, nie widzicie szczegółów. Ale pod spodem jest tablica Józefa Piłsudskiego i data 1918. No tutaj to już nie macie wątpliwości, nie? Piłsudski, nie? I ten majstersztyk zakłamania historycznego jest taki, że tak naprawdę nie wiadomo, czym jest ten pomnik. Czy on jest pomnikiem legionisty, bo tak jest też nazywany? Ja tego tak nie przyjmuję, bo przepraszam was i będę Mariuszowi przerywał. Ale ja to przyjmuję, że to jest ich pomnik. Tutaj, cała lista. Piłsudski organizował legiony. Ale czekaj, ja... I to są osoby, które były w tych legionach. Które zginęły, które zginęli. Wiemy też, że odkąd zaczął działać Piłsudski, on zaczął współpracować z mniejszościami narodowymi i te mniejszości narodowe, między innymi z Pabianic, były wchłaniane do ich szeregów i robiły dosyć szybką karierę wojskową. Z ciekawych rzeczy jest to, że Piłsudski pojawiał się między innymi tutaj u nas w Pabianicach.
On przyjeżdżał tutaj, robił odczyty programowe. Widzicie te nazwiska na dole? Nie wiem, widzę. I to jest jeszcze lista. Którzy oddali życie. Ja lubię czytać takie coś, jak coś takiego pokazuje. Którzy oddali życie szeregowcy Zdzisław de Aman, Marian Bartosiński, Sucher Bełczkowski, Roman Bulzacki, Wincenty Chałupka, Stanisław Chodkowski, Roman Dąbrówka. Zawsze tu to czytałem, jak przychodziłem. Zenon Drobniewski, przepraszam, Kazimierz Dychto, Władysław Rączak, Bronisław Galus, Bolesław Gramsz, to są szeregowcy. Stanisław Gruszczyński, Adam Grzegorzewski, Kazimierz Guzenda, Józef Hoffman, Cudek Kempner, Ignacy Klimek, Juliusz Kolbe, też coś wam mówi Kolbe, nie? Edward Kołodziej, Edward Kosmalski, Julian Kostera, Edward Kostrzeba, Franciszek Kostrzewa, Józef Krajewski, Stefan Kraska, Franciszek Lech, Wacław Lemański. Harcerze, od dołu zacznę tutaj akurat. Harcerze, Bolesław Jankowski, Józef Jaros, Adam Przybylski, Józef Skibiński, Stanisław Stawiszewski, Wiktor Weiss, Kapral, Zygmunt Wróbel Plutonowy. Wiecie co, mamy w Pabianicach tyle tej historii, że ja nie wiem, czy w ogóle jak jeszcze pójdziemy na cmentarz kiedyś, to czy zdążymy wam to wszystko. Ja jeszcze za mało wiem, ale dobra. Lecimy dalej od góry. Za ojczyznę 1914. Poczekajcie, muszę zobaczyć, co na kamerze jest. 1914-1920. I tu mamy Adam Lenica, Jan Luter, Stefan Magrowicz, Bronisław Małek, Antoni Modrow, Teodor Najdek, Adam Niedzielski. No tu się uśmiejecie. Konstanty Niewiadomski, też was zadziwi. Jan Nowakowski, Kazimierz Pałuszny, Jan Pliszka, Bronisław Przedmojski. Skąd sobie wziął, kurne, to Niedzielski? Skąd sobie wziął to? No skąd on sobie to wziął? Czytamy Stanisław dalej. Pszenicki, Bronisław Przedmojski ominąłem, Franciszek Raczyński, Maksymilian Rąbalski, Franciszek Skupiński, Aaron Skurkowski, Julian Stusio, Józef Szymański, mnie te nazwiska niektóre coś mówią, Leonard Twardowski, Felix Wiśniewski, harcerze, to już czytałem, harcerze. Z ciekawych rzeczy jeszcze bym ci pokazał. Tylko jeszcze uwagę, musimy to, pójść tam pod... Aha, dobra, dobra. Tutaj. I narożnik. Tu. A ty czekaj. O, właśnie, bo to jest cała historia. W tym miejscu wzniesiono w 1933 roku pomnik niepodległości zburzony przez okupanta niemieckiego w 1939. Odbudowany przez społeczeństwo Pabianic w 1989. Jest dokładnym odtworzeniem oryginału. O tym też mógłbym taką, no nie wiem, to nie anegdota, ale jedną rzecz co do odtworzenia oryginału, to muszę wam powiedzieć, że głowa tego żołnierza, która tam jest na tym pomniku u góry, to jest jakby rzeźba głowy mojego kolegi ze szkoły, ale to, no nie wiem, czy też to powiedzieć, bo to jest tak jest w sumie też ciekawa historia. Po prostu chodziłem do szkoły z synem dyrektora, zastępcy dyrektora szkoły. Ten zastępca dyrektora był rzeźbiarzem.
Jego syn zresztą potem też. A na samej górze jest jakaś... I oni ten pomnik... Tak. Ja zaraz to jeszcze będziemy analizować. I ten kolega posłużył jego twarz jakby tego pomnika, to jest... Może spróbuję to przybliżyć. Na razie oddaliłem. A nie mogę, chyba że tak. Czekajcie, może mi się uda. Jest fatalna pogoda do filmowania. Do filmowania. Nie ma dobrego po prostu oświetlenia. Nie ma w ogóle oświetlenia. No nie, ale ja tego tu poznaję po prostu. Tak jak, nie będę mówił jego imienia, może kiedyś indziej. Także ktoś miał potem pretensję, że ten rzeźbiarz zrobił taką twarz, a nie inną. Ale ja znałem tego wicedyrektora dobrze. Nawet powiem szczerze, że jak jeszcze chodziłem do szkoły, to go woziłem samochodem gdzieś tam po Łodzi. I to był naprawdę prawdziwy Polak, kurde. Zorganizowany, mądry, odpowiedzialny. I wiecie co? Polacy byli zastępcami. A Szabes goje, kurde, byli dyrektorami. I ten Polak musiał zapierdzielać, jak ja widziałem jego, ten wicedyrektor, ten polski, ten Polak. Jak ja widziałem jego kalendarz, jak on miał wszystko rozpisane, ile on miał zajęć na jeden dzień, ile miał zadań na jeden dzień, to po prostu no, byłem pełen szacunku dla tej jego pracy. Nie wiem, tam czy czegoś jeszcze nie przeczytałem chyba, wiecie? Bo jeszcze jest jedna gdzieś. O, są jeszcze trzy tabliczki. To wszystko jest na cokole, na dole. Na tym, poczekajcie, ja się dostroję. A to jest to samo, co tam. To jest to samo, tylko że tu są chyba pierwsze jakoś, tak? Nie, to jest to samo. Aha, na tym miejscu, tak, potem pomnik odbudowano staraniem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości w składzie Wanda Lelonek. Ona była dyrektorką szkoły, tak zwanej Liceum Jadwigi. Przewodnicząca, to ona była przewodniczącą odbudowy chyba też tutaj. Radosław Januszkiewicz, też no kurczę, przykro mi, wiecie co, wstyd mi. Stefania Jakubowska, ksiądz infant Stanisław Świerczek. No, chyba był tutaj w tej parafii, ale akurat nie pamiętam. Mogę wam jeszcze tylko powiedzieć, że w tym kościele brałem ślub. Janusz Alwasiak. To naszym kamratom coś mówi. I ups, przepraszam. O, nie wiem dlaczego mi to uciekło. Czekajcie. Janusz Alwasiak, Jerzy Baranowski, Marek Dalkowski, Zbigniew Dychto, był też prezydentem Pabianic potem, Andrzej Gramsz, Andrzej Hanszke, Urszula Jaros, Maria Kepler, Janina Konieczna, Zygmunt Luboński, Marian Pisańczuk, Leszek Ramisz, Ewa Wlazły, Wiesław Stasiak, Jerzy Świetlicki, mamy ulicę Świetlickiego, Wojciech Walczak, tylko chyba nie tego Świetlickiego, Grażyna Sałacińska, Włodzimierz Lipczyński, a to tego pana to nawet znałem, Henryk Witkowski, Apoloniusz Wolf, oddany społeczeństwu Pabianic w 1900. No poczekajcie, bo tu coś... 11.11.1989 tablice... Ufundowano? Czytaj, bo ja... Czekaj. Tablice ufundowano w 20. rocznicę od budowy. Aha, no. Znaczy od budowy? Tak. Aha, no bo... Nie, czekajcie, coś tu się nie zgadza. Tak, bo to samo jest na tej srebrnej tablicy tam na rogu. Tak samo jest napisane. Tablice od... ufundowano w 20. rocznicę odbudowy. Ale którą tablicę właściwie? Nie wiem, no tutaj jest. No to jeszcze jest tablica. Poczekajcie, bo się tu... Ja czasem nie patrzę w kamerę. Na tym miejscu wzniesiono w 1933 roku. I na samym dole. A,
oddany społeczeństwu z 11.11.1989 ufundowano w 15. rocznicę odbudowy. Jak to? Czekajcie, przecież... Chyba, że pomnik był pobudowany. Coś mi się tu nie zgadza. Chyba, że pomnik był pobudowany, natomiast te tablice... Tu są jakieś takie nieścisłości i ja to może to jakoś dojdę, tylko że nie mam za bardzo kontaktu z tym Tomkiem, ale ja go... O, tym Tomkiem, który tam jest na tym, on posłużył jako model jakby do tej twarzy i z tym ojcem to Lew robili tego, z tym wicedyrektorem tej szkoły, do której chodziłem. Niektórzy wiedzą, do jakiej szkoły chodziłem. Dobra, i tam macie orła, tylko kurczę, co za fatalne oświetlenie. No tak, tam jest orzeł, to jest tak jakby ryngraf, czy coś takiego. Na ryngrafie to jest jakby tak przechylone, wciśnięte mu między nogi, pod nogami trochę tego... Czekajcie, bo ja tu źle pokazuję. Pod nogami tego, kurczę, no nie wiem, mam nadzieję, że będziecie to potem widzieli. Nie, to będzie, to nie dzisiaj. Bo to dzisiaj nie dzisiaj, dobra, bo za dużo żeśmy tutaj, ale poczekajcie, nie. Idźmy za intuicją na razie. To jeszcze zdążymy, to jest, my tu mamy po prostu tyle rzeczy, że ja nie wiem, za późno w ogóle za to się wzięliśmy. Tutaj. Poczekaj, to jest starsze tu. To jest wielka historia. Tutaj po prostu Łódź to jest pryszcz na dupie, za przeproszeniem. Batik habitatin domi domotia dne. To zostało stare wejście, bo w ogóle tu po przeciwnej stronie tutaj, tego kościoła tu... mamy zamek tam. Zobaczycie zaraz pomiędzy tymi drzewami taki zamek. Który to był wiek? 16 chyba. Podejdziemy zaraz. Podejdziemy, zobaczymy. Ale tutaj... Po prostu wstyd mi, no ale trudno. No. Tutaj ta brama, ona jest ważna z tego powodu, że macie mamy tu godło nasze. Na sklepieniu są trzy korony. Na drzwiach drewnianych są motywy mosiężne, trzy korony. Tak. A u góry jest, to jest podpis. No trzeba by to z łaciny. Rzemieślnika, który to wykonał. Ale to które? A, poczekaj, Ski. Tak, bo to jest tak. Muliarz Kraków. Muliarz Kraków rękami własnymi. A, ty, rzeczywiście, tak, rękami podpis, własnymi. To jest podpis rzemieślnika, no, który to wykonał. Tak. To zostało jakby z oryginału i tu i potem cegły były jakieś widać wciskane, no naprawiane. Cegły. 1585 rok, po prawej stronie. No to nawet macie, 16. No. Tu mamy krzyżyk, no to są znaki, które no niestety, no nasze niewiedza. Tak nas kurde wychowali, tak nas uczyli w szkołach kurde. I to już działo się pod... No, tu mamy jeszcze jeden. Tutaj mamy kolejną pozostałość. Czekaj, może mi się uda tu... Ale tu nie... No też oryginał jeszcze z tego XVI wieku. Chodźcie. No i tutaj mamy takie kwiatki. Takie zobaczycie. Dość ładnie to zrobione jest. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, pierwszemu Polakowi na stolicy Piotrowej w 15. rocznicę pontyfikatu z godłem Fabianic i z papieskim godłem. I poczekaj, Lucjan, ksiądz Jaroszka. Główne wejście. Właśnie w tym kościele brałem ślub. No i też mamy motyw trzech koron. I znowu korony w oryginale.
I niektórzy, co tam mnie znają troszkę gdzieś już, to mi zawsze to... Niektórzy mi mówią, o, miasto trzech koron, no to macie skąd. To jeszcze też nie do końca jest wyjaśnione, no jeszcze tego nie powiedzieliśmy. No, Kościół rzymskokatolicki parafii pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła. 1583-1588, on w klasy pierwszej zabytkowej. Tak, idziemy jeszcze tutaj. No nie wiem, dzisiaj to nie wiem, co my zdążymy. Chyba jednak zostaniemy tutaj. 39-45 w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów, którzy oddali życie za niepodległość ojczyzny w 81, 11 listopad po Bianiczanie. A co my zrobiliśmy? Naszej tablicy... Tak, tak, bo to była wcześniej. Uważajcie, ofiarom zbrodni katyńskiej, oficerom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji Państwowej i pracownikom administracji, wśród nich wielu pabianiczanom zamordowanym w 40 roku na rozkaz komunistycznych władz Związku Sowieckiego. No, tam trzeba by się przyjrzeć temu żołkowi. W hołdzie mieszkańcy Pabianic w 70. rocznicę, kwiecień 2010. No. Jest jeszcze jedna tablica upamiętniająca zbrodnie z drugiej strony tak, kościoła. Tak, jeszcze, i tu jeszcze mamy, poczekajcie. To jest starsza tablica z 37 roku. Muszę się ustawić. Pamięci przyjaciela, młodzieży, dyrektora progimnazjum w Pabianicach. Świętej pamięci księdza Stefana Rylskiego oraz jego wychowanków poległych w 20 roku. Widzicie? Ksiądz wychowywał, księża uczyli facetów. Facetów uczyli. A siostry uczyły dziewczynki. Dziewczyny i kobiety. Jego wychowaniu oraz jego wychowanków poległych w 20 roku, już nie wiem gdzie czytać na tym, Józefa Jarosa Bolesława Jankowskiego. Ten ksiądz Jankowski dawał mi ślub. Tylko nie wiem czy Bolesław był, ale wiem, że Jankowski. Wiktora Wajsa i Józefa Skibińskiego, wychowankowie i koledzy. Co to jest? 1.11.37. Czekaj, co jest trójka? Wychowanków poległych w 20 roku. Tak. A ta tablica? Tablica była w 37. No to ja nie wiem, to ten Jankowski to po prostu chyba zbieżny z nazwiskiem. Jeszcze mam papieża, jeszcze jeden pomnik zaraz zobaczycie. To nie, to jest akurat rzeźba. Witaj Królowo Matko Litości, nadziejo nasza, życie, słodkości. Witaj Maryjo Matko, jedyna Matko nas ludzi, salve Regina. Królowa Regina. To Królowa. No to jeszcze mamy. Zobaczycie. No i teraz, kurde, patrzcie, kogo mieliśmy tu w Pabianicach. Nie, po prostu. Tutaj najpierw pokażę rok jeszcze. Czekajcie chwilkę. 600. Nie, 6 to jest numer więzienny tego. Poczekajcie, numer z Auschwitz, poczekajcie. 6, kurczę, przepraszam. No muszę go w całości pokazać, poczekaj. To jest numer Kolbego w Auschwitz. Taki miał numer więźnia. I teraz patrzcie. Czemu tego nie pokazują w naszych tych mediach? Dlaczego tego nie pokazują w naszych mediach? My to wszystko powiemy jeszcze. Będziemy to wam wszystko mówić. Uważajcie. Nasz bohater.
I motyw trzyma korony. koronę, bo to pawianie, korona też jest właśnie tutaj symboliczna jakaś w pawieńce. I co jeszcze trzyma? Koronę cierniową. Koronę cierniową właśnie i macie tu kolbę. Po prostu płakać mi się chce. Bo ja kiedyś wiedziałem, że kolbę był w Pabianicach. Szkołę zakładał jakąś. Tyle rzeczy zrobił, to po prostu był prawdziwy, święty człowiek. Zobaczcie, jak tu jest, jak jest pięknie, jak są pięknie wyrzeźbione okulary. Zobaczcie, jaka szlachetna twarz. Polska, jaka głowa piękna. Jaka czaszka. Jaka piękna rzeźba. Dłoń. Sznur franciszkański. To habit franciszkański. Czekajcie. Tutaj jeszcze tak fajnie ta szata spływa. Muszę się odsunąć, bo... Czekaj. O. Ja wszystko... Czekajcie, no to jeszcze teraz zrobimy takie, o, w całości. Dobra, oko. I to bardzo ładnie jest tu wszystko wkomponowane. Tutaj coś kombinują, tak, jakieś tutaj remonty. Będzie remont, tutaj będzie remont dachu i dlatego jest ta część odgrodzona. Odgrodzona. Natomiast z ciekawszych rzeczy... To mamy taką dzwonnicę. To jest kościół. Tam jest zamek popularnie nazwany, a tak naprawdę dwór kapituły krakowskiej, bo tak. My byliśmy tutaj kolonią krakowską. Można by było tak na to nazwać. No, można by tak nazwać. I mamy taką legendę, która mówi o tym, że między tym dworem kapituły krakowskiej a kościołem Mateusza i było podziemne tunel. Tak. Ile w tym jest prawdy? A to zaraz zobaczycie. To zobaczymy. Zaraz tutaj właśnie jak w trakcie budowy, przebudowy linii tramwajowej w Pabianicach wychodzą różne artefakty. Tak, tak. Wychodzą różne artefakty. Tu po prawo mamy taki brzydki budynek. No, tamten w tle budynku... taki szary, ciemny. Zaraz ja też, o, taki w tym budynku znajduje się Muzeum Pabianic. Też. Tak? No. Przepraszam, Mariusz, że wiesz. A tu mamy zamek, który też właściwie jest muzeum. I powiem wam, że ja w tym muzeum, w zamku, to byłem tylko w podstawówce, potem już nie. A tam w tamtym, szarym takim burym, nie byłem chyba wcale. Tam szary budynek, który... A tam z tyłu taki szary... Poczekajcie, bo trochę tu akurat przybliżę. Między tymi dwoma budynkami, za drzewami... Za ogrodzenia widać. Takie szare to kino najstarsze w Pabianicach. Teraz jest jedno prywatne, ale usiłuje przetrwać pomimo wstawionego Heliosa. Znaczy, ja tam nie chodzę do Heliosa. Możemy z tej strony. Czekaj, chodź na tutaj przez te całe wykopy. Tutaj linia tramwajowa szła. I tu mamy odkrywkę archeologiczną. Pomiędzy tym zamkiem. Chodź, Mariusz. Spoko, patrzę. Ja patrzę na razie pod nogi, a to sobie leci. Patrzcie, ja się pytałem tu tych archeologów, czy tu coś ciekawego znaleźli. No mówią, że tak. A ja mówię, i co? No dużo różnych rzeczy. Widzicie, stare mury, jakieś fundamenty. No i co? Ten tunel? Tutaj tego tunelu to raczej nie będzie. Bo no właśnie, bo to jest jakieś coś innego, ale na tutaj... pewno się kiedyś dowiemy, co to tak, jest. Znaczy... Ja jeszcze przyjdę i zrobię jakiś wywiad z tymi ludźmi,
tutaj. No, archeologami. Patrzcie, tu nawet są jakieś, ale nie wiem, czy by tak zostawiali bez dozoru. Czy to są jakieś metalowe. Tak, kanalizacje takie różne, ale tam to jest stare coś. Tam to z tym przepustem takim. Z tymi pracami archeologicznymi tutaj u nas w Pawianicach to jest tak, one są prowadzone i my dostajemy informację, że remont tej linii tramwajowej został wstrzymany. I od czasu do czasu pokazują się jakieś informacje, że coś zostało odkryte. To, co tutaj zostało odkryte, zostało nazwane, że tutaj był spichlerz i są prowadzone badania. No i zobaczcie, jest tak naprawdę, są. Spichlerz mógł być. A potem było to utwardzenie pod linię tramwajową. Za głęboko chyba. To jest chyba nie. Ale z ciekawszych rzeczy, na co należy zwrócić uwagę, że teraz podczas remontu na rynku w Łodzi odkryto też jakieś fundamenty i uznano to za wielkie odkrycie. Też na starym rynku w Łodzi. To jest... Uznano to jako odkrycie starej synagogi żydowskiej. Tak. Co tutaj będzie odkryte za 2-5 lat, co będzie nazwane i skatalogowane, to już... my się później dowiemy. To się dowiemy po czasie. Możemy się różnych dziwnych rzeczy dowiedzieć, które niekoniecznie będą prawdą. Lepiej tej prawdy poszukać samemu. No jest trochę zimno, ale damy radę. Czekajcie, bo tu mam trochę przybliżone. Zrobimy to tak w całości. Tutaj mamy obiekty po fabrykantach pabianickich. Teraz tutaj widzicie, co tu jest. Tam znowu fabryka wełny. No nie wiem, czy to już mówić, że mamy podejrzenia, że zwykli Polacy to by czegoś takiego nie przejęli. Nie kupili. Bo to jest w prywatnych rękach. Wielki sponsor pabianicki. No, i tam macie jeszcze takie coś. Widzicie tam na górze. A ja to przybliżę. Czekajcie. No, moment. O, już lepiej widać. A teraz sobie tam patrzcie. F, L, P. A co? Kto się zajmuje tym gównem? Wiemy, w czyich rękach są takie rzeczy, nie? Tam płynie Dobrzynka. Tam. Czekajcie, może się uda. O, chwila. Ups, przepraszam. O, tam dalej. Tu przechodzi pod nami. Tu przechodzi pod nami, tu jest most, tu wszystko. I tu mamy park. O, kochani! Nie wiem, czy mi życia wystarczy, żeby wszystko o Pawianicach. My mamy kurde piękne miasto z tradycjami, jest historyczne. Mamy z tej strony dobrze pokazane. Tu mamy kino. To kino nasze, do którego. Tylko nam się zrobić zbliżenie. Tak, zrobimy. Prawdziwi Pawianiczanie chodzą do tego kina. Jeszcze przyjdziemy tutaj. Tak. O, jeszcze Pafana, to czyli Pawianicka Fabryka Narzędzi. Skramet. Już nie ma chyba Pafana. Trudno znaczy, ona jest jeszcze jakoś też... jest, ale to dzisiaj jest, to... ale to już mogą być spółki córki, tak. Godzina otwarcia niby, ale raczej nie jest to chyba zamykane też. Ładnie herb znowu mamy, to pięknie. Tu mamy o tym, co tu było, regulamin, potem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i oczywiście ten właściciel tej tamtego, tam jest hotel teraz, siłownie, fitnessy na dole, to on też ten park jakby dba o ten park. Znam nawet chłopaka, który pracuje tutaj też i robi przy
przy tych roślinkach, wszystkich tych obsadzeniach. O, i teraz wam zrobię zbliżenie z tyłu tego kina i przejdziemy tam, no nie jeszcze? Tak, no przejdziemy. Bo to właściwie było naszym celem, do którego dążymy. O, tu mamy, macie kino, teatr, kinoteatr. Kinoteatr Tomi, tak. Ach, myślę, że to kiedyś w środku uda nam się też coś pokazać i coś tam zorganizować. Czujecie? No i odbudowana fontanna. I powiem wam, że akurat to wiem, że kształt tej fontanny, ten cały cokół, jakby ta obwodnica, to jest odtworzona. A to, co w środku, to już jest gudłajskie. Tutaj mamy budynek muzeum, pokazywany z drugiej strony i tak naprawdę to jest stan naszej historii, tak, u nas w Pawianicach. To obrazuje, jak jest nasza historia. Tak, w jakim stanie jest nasza historia, jak dbamy o naszą historię, co z tego... Co nas obchodzi, co tych Pawianiczan w ogóle nic. Mnie tylko jest przykro, że myśmy się tak późno ocknęli. A teraz wam powiem, to jest pierwsze miejsce, tutaj tak? Jesteśmy teraz, w takim miejscu, gdzie pierwszy raz spotkała się Watacha, zebrała. No. I to było już, uhu, trochę już działo. Pomału, pomału, drobnymi kroczkami. I przepiękni ludzie. Tutaj się przychodzi robić zdjęcia plenerowe po ślubach, po chrzcinach, po różnych okazjach. A jeszcze kiedyś tam pójdziemy, ale dzisiaj mamy troszkę inny cel, do którego zmierzamy. Tutaj to właściwie już jest zaplecze kina. Tak. Było jeszcze jedno kino w Pabianicach, tak zwany Mazur. A tutaj patrzcie, ten mur. To jest historyczny. O, a tam to coś, co pokazywałem na zdjęciach na Facebooku, co już też jest nie nasze. Zobaczcie na te okna, na to, co tam się już dzieje z tym budynkiem. O. No i oczywiście ten mur, nie, to tego. Poniszczone, a to były jakieś, jak to mówiłeś, garaże? Tak, zaraz tutaj ten. Tu może będzie widać. Kochani. O, i tutaj to już jest część wyburzona. To jest widać, ten... gdzie tu jeszcze były pomieszczenia. No i teraz może ty coś więcej jeszcze możesz tu powiedzieć. Tak, no ten budynek, no on jest taki... Ale nie, jeszcze tu wiesz, co tutaj było w tej części. Tu był jakieś pomieszczenie, tak, że no tu były, w ogóle to były garaże. Tak, ale ostatnio wjazd. Były garaże i jakiś wjazd taki tak. Był. No. I to już zostało i to już zostało, tak, ten, i wyburzone znaczy tak, się. Ten budynek. I teraz przejdziemy dalej, bo musimy złapać trochę perspektywę najpierw, żebyście odczytali to, co ja miałem na tym, na Facebooku, żebyście to zobaczyli, co na Discordzie pokazywałem. To wie, to wie, u Jarowi. I ten budynek jest o tyle interesujący. Przepraszam, bo mi tutaj włazi ta. Nie wiem, czemu to widzę. Nie, teraz. W porządku będzie. No bo lufę taką widać, a to nie powinno być tego widać. Czemu mi to włazi? Coś źle ustawiło. A, już wiem. O. No. I tu macie taki budynek. I teraz, Mariusz, możesz mówić? Tak. Ten budynek jest o tyle ciekawy historycznie. Historycznie z poprzednich lat, ale też z obecnego okresu, że tutaj znajdowało się siedziba Gestapo. I tutaj były przesłuchania, były męczarnie ludzi prześladowanych, przesłuchiwanych za czasów okupacji. A po czasach okupacji... Czekaj, to nie, to tu byśmy siedzieli. Była tutaj siedziba UB. A wcześniej, UB. O, najpierw tu mamy Gestapo. W tych macie tablicę. O, w tych murach Gestapo od 1945 roku UB, PRL więził i mordował najlepszych synów. Trochę
głupia ta treść jakoś dziwna. Najlepszych synów naszego narodu. Jeśli się wzruszysz, Panie, naszym płaczem nie każ piorunem tych, co nas skrzywdzili. Dla Twojej miłości wszystko im przebaczym. Spraw tylko, byśmy wolnymi zawsze byli. A, Górecki. A, Andrzej, nie wiem. Andrzej może. Pamięci tych, co cierpieli z rąk oprawców, poświęca tą tablicę. Związek więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Grudzień 97. Patrzcie, jeszcze w 97. To ja już, kurde, powinienem... Gdzie myśmy byli wtedy? A to jeszcze tak dla naszych kamratów, to będą wiedzieli, o co mi chodzi. Tutaj macie takie różne tabliczki i nasi to będą wiedzieli, o co mi chodzi. Dobra. Tutaj mamy na górze najpierw ku pamięci. W tym miejscu 10 czerwca 1945 roku oddziały ruchu oporu Armii Krajowej. A kim my, kurna, teraz jesteśmy? Z rozkazu majora Trybusa, pseudonim Gaj, dowodzone przez porucznika chyba Andrzeja albo Antoniego Arkuszyńskiego, pseudonim Maj, i porucznika Wojciecha chyba Szustera, pseudonim Gajda, uwolniły żołnierzy Armii Krajowej więzionych w tym budynku przez Urząd Bezpieczeństwa Światowy, Związek Żołnierzy AK, Koła, Łask i Pabianice. A pod spodem mamy jeszcze zdjęcie. No i tu mam jeszcze zdjęcie. Niedawno ONR ufundował. Bo u nas ONR tak... No, to działa. No działa, no. No działa. Cześć i chwała. To ONR, słuchajcie, stać niestety tylko na coś takiego, ale to ja im nic nie zarzucam. Po prostu wszystkie te organizacje patriotyczne są niedofinansowane i chłopaki to zrobili z własnej kieszeni. Chwała im za to, że w ogóle to zrobili. Ale mamy tutaj... się na nich nie gniewam, no. Bo też dzięki nim, no ja się z nimi spotykam gdzie niegdzie. Patrzcie, tam zdjęcie jest z tyłu. Tylko kurde, nie wiem, czy to będzie dość czytelne. No nie, ale to... No to trzeba się Krzysia zapytać. Krzysiu, zobacz. Tego jeszcze. Zobacz. Wiecie, którego? Krzysia Szałeckiego trzeba się zapytać. No, mów. Zobacz. Na dole mamy to zdjęcie i jest. Dowódcy akcji bez jednego wystrzału. Tak. My tutaj na terenie Pabianic, w takiej małej, zapomnianej mieścinie, mamy dowody historyczne na to, że była przeprowadzona akcja taka jak w Warszawie, tak, gdzie było odbicie To myśmy mieli to w Pabianicach. Tak, to my mieliśmy to i tak. Tylko, że no powiedzmy, no to już mówimy to po wojnie, nie? Ale no też były przecież takie akcje. To nie jest tak, ale po wojnie, zobacz, to było. Czekaj, zmiana adresu, siedziby Związku Emerytów. A, przenieśli ich. No bo to właśnie... Kupił deweloper. No to ale możecie sobie domyślać się, Krzysiu, co to za było 10 czerwca 1945 roku. No, czyli... Czasy wojenne. Czyli jeszcze... No czekaj, w Pabianice wyzwolili... Nie, to już było wyzwolone, Pabianice były. No ale 45. W styczniu było wyzwolenie. I teraz jeszcze... I wtedy od razu, rozumiecie, gestapo zamienili na UB, no. A kto był w UB? No właśnie. Kto był w UB, to już możecie się domyśleć. Jeszcze mamy tutaj szkołę. Jeszcze wrócimy do tego budynku. Dobra, do której moi syn... Przepraszam. Bo w tym budynku niewiele osób wie, ale zmieściło się archiwum państwowe. I teraz... Dlaczego? Gdzie ono jest teraz? Już jest przeniesione, a z archiwami dzieją się różne dziwne rzeczy, tak? Tak jak w Krakowie, wiecie, nie? Tak. I teraz tak. Ten budynek został kupiony przez dewelopera. Przez dewelopera, który robił remonty pofabrykanckie w Łodzi. Dziwnym trafem ten budynek jest kupiony. No oczywiście lokalizacja jest świetna, bo jest centrum, jest przy parku. No jest ładnie. No. Tak, jak go odpicują, to będzie perełka. Ale
ten deweloper złożył już pismo, że mu ta tablica historyczna tam na końcu, przeszkadza. Tam na końcu była prokuratura, a tam po prawej tak jest takim nad stawką to jest Białymskie Towarzystwo Cyklistów. Tu miało salę jeszcze przedwojenną, ta sala jest. Tam też się odbywały w latach takich 80-tych, 90-tych, to różne imprezy się, tam sylwestry, nie sylwestry, wiecie. No i szkoła odzieżowa, tak zwana była kiedyś odzieżówka, teraz jest szkoła wielozawodowa. Teraz pójdziemy, to tam przeczytamy. Tu moi synowie chodzili do tej szkoły, ale chodzili do, już jako do liceum. Już tu Stefan kiedyś pokazywał to chyba. Zespół szkół numer 3, tak, imienia Legionistów miasta Pabianic w Pabianicach. Ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna dla dorosłych. Macie tutaj. Jakie mamy tutaj szkoły. No i tu mamy tablicę, bo to też jest. I powiem wam, że akurat tu mogę się pochwalić, że magister Kazimierz Filipowicz od kilku lat zawsze tam chodzę, bo jest grup jego i jego żony. Oni byli bardzo dobrymi nauczycielami. Nie uczyli mnie, co prawda nie miałem tego szczęścia, ale bardzo się przysłużyli. Tu osiadł i pracował, może tak trochę przybliżę. Tu osiadł i pracował więziony bezprawnie syn ziemi wołyńskiej, słuchajcie, komendant Związku Walki Zbrojnej Luboml, twórca oddziału partyzanckiego Jagodzin Rymacze, dowódca 1 batalionu 43 pułku piechoty 27 wołyńskiej dywizji Armii Krajowej, kapitan Kord, magister Kazimierz Filipowicz, kawaler orderu Virtuti Militari w latach 1930-41, nauczyciel dzieci Wołynia. Po wyzwoleniu nauczyciel WF-u w pierwszym LO. Pierwsze LO to mamy tak zwane Liceum Królowej Jadwigi. Moja mama mówiła, że to jest Liceum Królowej Jadwigi. I Z zasadniczo jest szkoły zawodowej numer 1 w Fabianicach, inicjator wychowania patriotycznego na historycznych szlakach ziemi ojczystej. W hołdzie wychowankowie, koledzy i nauczyciele, mieszkańcy Pabianic, żołnierze 27 AK wydziału. 1989 jeszcze zdążyli przed tą podmianką jeszcze takie rzeczy zrobić. Musimy to powalczyć, żeby to zostało. Dobra, idziemy, krótka przerwa? Możemy przerwę. O, a tu mamy kino od frontu, od wejścia. A kiedyś tam jeszcze ze środka też kiedyś zobaczycie na pewno. Oj, mamy co tu robić. Jeszcze chwila przerwy. Tu mamy tam ten zamek tam właśnie. Jeszcze raz w tle. Tu mamy tą uliczkę się nazywa Gdańska, tak? Idzie na północ. Czyli Gdańska. Tu na północ idzie. I tu mamy tam właśnie Kościół Mateusza, Świętego Mateusza. Apostoła. Kiedyś wam pokażemy go w środku jeszcze. Bo tam są też artefakty, takie właśnie historyczne rzeczy, elementy. Tutaj wywieszaliśmy nekrologi takie. Kiedyś ile Polaków zmarło z braku opieki medycznej. O, i teraz wam coś jeszcze pokażę, coś co mnie dotyczy. Najpierw, a potem coś paskudnego. O, cech rzemiosł różnych.
Tutaj miał siedzibę? I ma. I miał dawno i ma. A mój tata był tutaj. Tablica nawet jest. Mój tata był tutaj w tym cechu bardzo aktywny. Mogę się tym pochwalić. No, mam jeszcze jakieś odznaki, jeszcze takie co dostał. Ale tak, tu jest, zobaczcie, jaka brama, oczywiście przez rzemieślników zrobiona. To jest oddzielny temat, rzemiosło. Ja jak tylko będę miał dalej siły i czas, to o rzemiośle też będę mówił. To wszystko działa, słuchajcie, jest. Oferta dla uczniów, zdobądź. Jakie zawody? Absolwenci szkoły, z nami zawód, jakie zawody. Mechanik PZF samochodowy, blacharz samochodowy, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowy w budownictwie, monter sieci instalacji. Tutaj po prostu można przyjść i się zgłosić i dostaje się pod opiekę rzemieślnika. Od 1953 roku. No ale cech to tutaj był chyba jeszcze dawniej, tylko że kurde. Jako członek chyba Izby Rzemieślniczej w Łodzi, ale jako cech mógł być wcześniej. No i w ogóle tak, bo oni też trochę podlegali pod Łódź. Tam jest też piękny budynek w Łodzi, jest piękny budynek cechu. Izba Rzemieślnicza to się nazywa. Ale teraz wam pokażę, co jest obok czegoś takiego. Patrzcie, tam w oknie jeszcze jest coś fajnego. Takie dwie korony na tym. Może to zbliżę. O. Widzicie? Te korony widzicie tam na tym pniu? Brzoza chyba. To jest tam w tym cechu na górze. A to cała historia, jeszcze bym mógł opowiadać, co mnie z tym cechem jeszcze łączyło. Ale też jeszcze nie. I obok, słuchajcie, takie coś. Patrzcie sobie na symbolikę i czym się to zajmuje. Czym się to zajmuje to? To... No chyba nie. No kurde, no nie muszę chyba tłumaczyć, co to są za symbole. O, jeszcze co tutaj? Jaka nazwa? To już jest inne, jakieś prywatne coś. Dobra, tam jakieś budują, tu kiedyś bielizna była zawsze, taki sklepik z bielizną, no jeszcze coś jest, ale już też ledwo zipią, to Polacy pewno prowadzą. No dobra. O, klub Konfederacji mamy też. Powiesili się, a nie reklamują. Może i na nas przyjdzie czas. Ale widzieliście tą nazwę? Bi Illuminati! No już nie chcę po prostu przeklinać. Ale to mi się podoba. Tutaj była... A to dalej troszkę. A tu macie ten pomnik właśnie, co tam z bliska opowiadaliśmy o nim. Naszej gazety, tak? Tu mamy biuro poselskie. Biuro poselskie. O, tu powinniśmy częściej przychodzić. Nie odpuścimy. Albo pójdziemy na drugą stronę i będzie łatwiej nam ten. Tak, ale tak? Myślisz? Tak, będzie lepiej nam ten. Możemy przejść na drugą stronę. Dobra, tu mamy tą właśnie główną ulicę jeszcze przy starym rynku. To tu od tego miejsca, od zamku w tą stronę, co teraz będę... O, w tą stronę jedziemy do Łodzi tramwajem, którego jeszcze nie ma, był, ale teraz jest w kapitalnym remoncie to. I, czekajcie, tu tam, do Żgowa można tak. W każdym razie i do Łodzi tramwajem, a tak, o, a tu na drugą stronę, czyli od tego zamku jest ulica, tam od zamku jest, za mną jest Warszawska, a tam dalej jest już Zamkowa. Tam, w tamtą stronę nowego, tak zwanego Nowego Miasta. Tam w perspektywie tak widać wieżyczkę Kościoła Ewangelickiego.
po nas przecież byli Żydzi, Niemcy i Polaków. Polacy do roboty. No, tam ta wieżyczka taka staje. Potem tam mamy jeszcze jeden kościół. Dziwne, że go stoi. Zaraz. Dlaczego go tu nie widać? O! Uwaga, pojawia się. O, tam kościół z lewej strony zamku widać. Tak prawie jakby jedna wieża, ale one są dwie. To jest kościół Najświętszej Marii Panny Różańcowej. O, też piękny. Kiedyś wam też pokażę. W środku go pokażę. To jest mój kościół jakby z urodzenia, jak, no, jak to powiedzieć. Tam byłem chrzczony. W tamtym kościele. A moja żona była z tej parafii. Tutaj, co jest właśnie z tego Mateusza, to była moja żona. No, dobra. No, i teraz jeszcze z perspektywy takiej z oddalenia pokażemy wam to. Czekaj, dobrze. Redakcja, poczekaj się. Muszę stanąć. Warto interesować się historią i brać udział w różnego rodzaju wycieczkach. Można się dowiedzieć na przykład od przewodników historycznych. Tak zwanych historycznych. Tak, bo że tutaj, gdzie mieści się redakcja lokalnej gazety Życie Pabianic, tak zwane z Biedronką, dziwnym trafem, taką koincydencją czasową i miejscową, w czasie wojny mieściła się redakcja żydowskiej gazety. Redakcja gazety Życie Pabianic teraz mieściła się zupełnie w innym miejscu i ktoś wpadł na pomysł, żeby akurat przypadkowo przeprowadzić się w to miejsce historyczne. Aha. Przypadkowo, oczywiście. Jeden z najstarszych sklepów z częściami samochodowymi w Pabianicach. No i oczywiście tam ta strefa supli, coś tam, no to są te wszystkie te syfy takie, wiecie, te różne odżywki niby, nie? A tą pasmanterię niedawno pani zamknęła, bo po prostu jak już zaczęli tą budowę, to ja tutaj się tam czasem w coś zaopatrywałem, zaczęli tą budowę, to tą przebudowę tej linii tramwajowej, to się okazało, że już tutaj jest taki mały ruch, no nie patrzmy na sobotę, bo sobota to... Ale nawet gdyby, to tu już właściwie tylko dojazd docelowy może tędy wystąpić. I tam dalej też jest ruch ograniczony, też w innym odcinku. Mamy tutaj dalej, uważajcie! Naszego ulubieńca! Naszego ulubieńca. Tak, to jest nasz ulubieniec, pan Dariusz Joś. A to jeszcze mamy tutaj artefakt, który rozdaje to w swoim biurze, ale chyba wziąłeś to? Pokażemy wam, co pan Dariusz Joński daje jako gratis w swoim tym. A miał biuro w kinie Charlie, tam gdzie jest kino Charlie miał w Łodzi najpierw, ale już go tam chyba nie było stać, wypieprzyli go stamtąd. I wrócił jakby do, no nie wiem, chyba ma jakieś korzenie pobieleckie. Tak, to jest jedno. I teraz uwaga, co to się za tym kryje. Dużo zdrowia. Poseł na Sejm. Tak. I teraz pokażę, jaką maseczkę dostałeś. Uwaga, poczekajcie. Pokazuj siebie na razie. Aha. O, to jest maseczka od środka. Instrukcją. Z kartonika. Tak. Teraz taki niby filterek z tego, jak to się... No wiecie, jak to się mówi? Na waciki, nie? Waciki dali. Płatek kosmetyczny. A tu jest specjalne urządzenie opracowane przez technologów z Sejmu. I tutaj akurat nie posiadam, ale tutaj montuje się gumki recepturki i tę gumkę recepturkę na ucho. I na to poszły nasze pieniądze. I tak wygląda walka z epidemią. Tak. Wacik i karton jest najskuteczniejszą ochroną przeciw groźnemu wirusowi. Na zakupy lub krótkie spacery. Tak jest. Jednorazowo. Tak jest.
Dobra, weź ty. To nie, ale tamten... to jest ważne. To nie jest produkt medyczny. O, poczekajcie. To nie jest produkt medyczny. Weź palca, nie, nie, mów tylko. Zasłaniasz. O, to nie jest produkt medyczny. Nie używaj ponownie. Jeśli to nie jest produkt medyczny, to po co to? To po co to w ogóle? O, i teraz to znalazło swoje miejsce tutaj. Tak. Bo to tylko do tego się nadaje. No, to jest takie różne. No nie wiem. Idziemy jeszcze tam? Tak, idziemy. To jeszcze zrobimy pauzę i dojdziemy. O, i jesteśmy na starówce tak zwanej. Tu mamy starą kamienicę. Tak. Kto tu teraz mieszka? No nawet no, samochody takie w miarę, powiedzmy, nie? Dlatego, że ludzie nieświadomi, powiesz o tym, kto to, jak na jakich zasadach to jest kupowane? Jak tu się mieszkania kupuje? Pamiętasz, co mówiła? A to spokojnie, na razie tutaj tak. Dobra. To jest taka stara część miasta Pawieńce, stara starówka. Jeszcze jest, ona jest na tyle zaniedbana, że nie ma tutaj asfaltu, nie ma tutaj normalnej drogi, tylko jeszcze jest oryginalny stary bruk. Bruk, tak zwane kociołby. I tu większość... Rząd na bruk! Bruk na rząd! Idealne mielibyśmy miejsce, czym? Tak, idealne miejsce na protesty. O! I tutaj... Tutaj, w tym roku były na tym miejscu. Były kręcone zdjęcia do filmu Rewolucja 1905 roku. Tak, to taki film. Jeszcze kiedy to on był? Film dość dawno jeszcze. Ale latem był kręcony. Teraz? Teraz Patrz, latem. Ja tego nie zauważyłem. Tutaj patrzcie, jakie daty tu powpisywali na murach ci sprayowcy. Porównali 1910-1920. Dobre! Widzicie to? I co ciekawe, to jest ulica akurat Kościelna, a mamy tutaj obok jeszcze mamy ulicę tak, Kuźniczną. Tu mamy Kościelną, czyli kojarzącą się z Kościołem, czyli z chrześcijaństwem, katolickim Kościołem. Tak. Tutaj już tam już jakaś plomba. Tak, mamy plombę, a tu mamy piękną kamienicę. Tylko w kiepskim stanie, ale chyba się paliła nawet. No typowo. No, tak się to robi właśnie. To się tak przypadkowo wszystko dzieje. No. Idziemy dalej. Tak, jeszcze tam. Tutaj jest taka. Tutaj jest tak, poprzeczna. Bo jest poprzek. W poprzek przechodzi przez Kościelną. Tak, tak, nie patrzę. Jak tego to patrzę, wiesz. Dzięki. Tamten budynek, który jest z tymi schodami, on ten, brał... Ten taki z czerwonej cegły troszeczkę w pole... Poczekajcie, za busa przejdziemy. O, uwaga, teraz troszkę przybliżę. O, ten co ma ten front, nie jak to, bok jakby tak. Taki z czerwonej cegły, a tam jest no, tynkowane. To stare miasto, ono brało udział w kilku filmach. I z tego co dobrze pamiętam, być może się pomylę, ale sceny kariery Nikodema Dyzmy były kręcone właśnie na tej ulicy. Jak on. Ale tego, co grał Pazura, tak? Nie. A nie, nie jeszcze Nikosia, ten... tylko Nikodema Dyzmy z Romanem Wilhelmim. Z Wilhelmim jeszcze. I on na samym początku, jak przyjechał do. Jeszcze dalej pójdziemy. Jak on poszedł, przyjechał do Warszawy, tam sypiał na jakiejś stacji, jeszcze nie wkręcił się w biznes, w swoje miejsce, to on wynajmował właśnie. Jakiś pokój, to prawdopodobnie to tutaj było kręcone. Aha. Teraz, żeby lepiej było widać, to przejdziemy na drugą stronę. Żeby tam tą kamieniczkę piękną. Zobaczcie, te kamienice naprawdę były no nie takie biedne. Przynajmniej tak
po tych wykończeniach, które ślady po nich zostały, no balkony niektóre pewno powycinane, nie, chociaż tu nie było chyba, tam wyżej tylko jest, poczekajcie, muszę oddalić, o, no ładna, ładna, tu już ktoś sobie okno wymienił, no bo to cała historia, na jakiej zasadzie to się teraz tu dzieją, zmiany własnościowe, to jest oddzielny jakby temat, o czym też na pewno powiemy w następnych filmach. Tak. Na chwilkę zapauzuję. A teraz wam coś pokażemy takiego. Nie patrzcie na domofon, tylko patrzcie na to tutaj. Na tą wnękę w tej futrynie. To taka wycieczka tutaj była w Pabianicach i oni o tym opowiadali zainteresowanym. No i co? Powiesz to? To jest tak zwana mezuza. Mezuza. Czyli, to gdzieś jest... chyba słyszeliście, bo w tym roku była głośna sprawa z takim jednym... Tak, rabinem. Tak, który co zrobił tam coś? Który niszczył tam. Zniszczył. No, coś tam wetknął, nie to co potrzeba. No, taki mamy. Ciekawszych rzeczy to polega na tym, że to była taka modlitwa, gdzie był umieszczony, tam była umieszczona modlitwa, karta z modlitwą i każdy Żyd, który tam wchodził, dotykał to i wykonywał taką skrótową, automatyczną modlitwą. Tak. Natomiast uważajcie teraz, bardzo ważne miejsce. Natomiast niewiele osób wie, że my Słowianie też mieliśmy taką tradycję i na progu drzwi albo też nad sklepieniem mieliśmy błogosławieństwo dla domu. Tak. I kto od kogo wziął tą tradycję, nie wiadomo. To jest bardzo ciekawe miejsce. Tak, właśnie to. I od tego wszystkiego się zaczęło. I od tego wszystkiego potem będzie nasza dalsza opowieść. To jest tablica pamiątkowa, historyczna. Tak zwana, ja bym powiedział tak zwana. Nie, to jest historyczna tablica, ponieważ ona tutaj zawiera tak. Po pierwsze ona jest, po drugie ma napis, który zawiera informacje. W tym miejscu mieściła się zabytkowa synagoga gminy żydowskiej. Tak, synagoga gminy żydowskiej, ona była przyległa do tego muru. Zbudowana w połowie XIX wieku, tak, i to jest prawda, zburzona przez oprawców hitlerowskich w Holokaust. Tutaj było niejasności i myśmy tutaj próbowali rozgryźć nawet... Problemem jest tutaj, są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że oprawcy hitlerowscy w Holokaust... To znaczy, oni wtedy nie funkcjonowali, bo ta synagoga, ona była zdewastowana, czyli trochę rozkradziona, trochę zniszczona, trochę rozkradziona i to były czasy hitlerowskie, to były czasy II wojny światowej. Natomiast sama synagoga została zdemontowana, rozebrana, zburzona i to były lata już 50., 60. Natomiast pod tą tablicą podpisało się Ziomkowstwo miasta Pabianic. Co to w ogóle jest? Ziomkowstwo. Co jest? To są ludzie, którzy reprezentują... Tutaj w tej przerwie ta synagoga była. To było takie ładne ogrodzenie kiedyś. Teraz to jakieś tam są garaże. Tam, co? O. I teraz możemy jeszcze nakręcić miejsce pod tą tablicą, bo często są jakieś pretensje o tego, że ten teren jest niezagospodarowany. Natomiast ja tutaj nie widzę żadnych jakiegoś bałaganu. Ludzie wyrzucają śmieci tam dalej, no bo wyrzucają. Ktoś tutaj zaparkował, no to zaparkował. Natomiast ja nie widzę problemu, żeby ktoś to sobie wykupił, ogrodził. I sobie to zrobił za swoje pieniądze. Ale tutaj chodzi o coś innego. Dobrze powinniście, kamraci, to wiedzą. Rok temu tutaj się zaczęła ta sytuacja i były złożone kwiaty w 79. rocznicę likwidacji tak zwanego getta pabiańskiego. Impreza była z prezydentem miasta,
ale jakoś nikt o to miejsce nie dba. Dalej później nie jest to szczególnie zadbane, ale oni już... Nikt nie przynosi kwiatów, nikt nie zapala żadnych zniczy. Jeśli była impreza medialna, no to pojawiły się kwiatki, a później już nikt o to nie pamięta, jeśli chodzi o stronę oczywiście tą koszerną. I tutaj mieszkają sobie i ludzie. To co jest ciekawe, to jest ciekawe, no to jest oczywiście na ulicy mamy napisane, że to wszystko podlega w większości te kamienice. ZGKM, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Rąbka, jak to się tłumaczy? Kurde, zapomniałem. Rąbka. Remontowa. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, no to jest rejon. Ktoś tu coś tak nalepił chyba coś kiedyś. Nie będę tłumaczył. Ty wiesz co to było? Tak. Możecie się domyślić co, pięć gwiazdek. Co to było za napis. A no, obok tutaj, w tym budynku, bo tu była ta synagoga, a obok był dom rabiniczny. To, pewno to. Tak. I tutaj mieszkali rabini. Dobra. I co na razie? Możemy jeszcze wyjść na chwilę na zewnątrz. Tak, bo tam jest też ulica i jakby to dotyczy... My ten temat nazywamy getto pobianice. Tak. I tutaj naprzeciwko, po lewej stronie, ten różowy budynek. W tym budynku mieściły się łaźnie. Łaźnia żydowska. Aha. Tam potem gazeta, znaczy nie gazeta, tylko ruch miał to po wojnie. No kiosk ruchu, później był jakiś kiosk. W każdym razie to stoi chyba już puste. Wszystko no, też czyszczą po prostu. Czyszczą sobie. Czyszczą sobie. Tak. A to znajomi, kiedy mieszkali moi na górze. A nie wiem, czy tam jeszcze są. I tu mamy właśnie. Można powiedzieć, że... Możemy powiedzieć o tym getcie, że to jakby są... Że jesteśmy jakby w starym getcie, przez które centralnie, bo ono było rzekomo po obu stronach, znaczy rzekomo, no, było po obu stronach tej głównej ulicy. Ona zawsze była szeroka, zresztą widać po tej starej zabudowie, nie? Czyli tutaj ludzie normalnie przechodzili przez to. To nie to, że sobie nie można było w ogóle się tu poruszać. To getto tutaj było strzeżone, ale nie ogrodzone. Bez wybudowanych, to jest bardzo ciekawe. To jest też ciekawe, to musimy przejść na drugą stronę. Poczekajcie, teraz przejdziemy. No tu nie ma teraz dużego ruchu, bo ta ulica też jest, tam już dalej jest, że jest nieczynna, tam byliśmy pod zamkiem. I teraz uwaga. Coś tutaj... Tak. Takiego można by powiedzieć ok, ale to trzeba to jeszcze wyjaśnić, co dalej z tego może wyniknąć. To no, jest... Myślę, że widać zaraz w całości. A to tak. Nasz kruk. O. Tak, to namalował nasz kruk. Kapral Wojtek. To jest 22. kampania transportowa. Wiecie, to ten miś. To jest miś, który był w Anglii, ulubieniec, maskotka. Tak. Potem był w takim jakby to było zoo takie, ale on wcześniej był przecież na froncie pod Monte tak. Cassino. I tu mamy wejście na Monte Cassino. I tam na górze widać naszą flagę. Jeszcze jakby no trochę niżej stoją z tą flagą. O, ale mamy... Widząc ludzkie okrucieństwo, miś zachował się jak człowiek. No i co? Powiesz, dlaczego o tym też mówimy? Czego się spodziewamy? Czy jeszcze nie? Z jednej strony mamy tutaj motyw patriotyczny, który pokazuje nam misia. I to jest ciekawa... I żołnierzy wchodzący. Tak, żołnierzy i tak dalej. O Monte Cassino.
o brygadzie Andersa. No nie będziemy o tym mówić, bo to też można było wiele rzeczy naświetlić. Natomiast pojawiają się takie tak, informacje, tak, jak temat... Teraz idziemy do innej. Temat grafiki. Murali. Temat murali. Temat murali. Pojawiają się na co? Na budynkach. Tak, jest motyw historyczny, jest motyw tutaj nowoczesności tkalni. Czyli już jakby wplecione jest w to, ja ten charakter tego już na przykład muralu jest zupełnie inny. Zobaczcie, widzicie te kolorki, tam tkalnia, to tam są, obiekt jest też historyczny, ale o, tam po prawej w dole. Przeszłość i przyszłość. Tak, ale zobaczcie na tą młodzież, na to, co trzymają. To jest typowa reklama. Tak. I zupełnie inny twórca. Bo my znamy Kruka troszkę, tak, można powiedzieć. Troszkę go znamy. I wiemy, do czego jest zdolny też. Ale tutaj to już jest inny twórca i zupełnie inny charakter, inny styl. Widzicie tę tęczową torebkę, takie to, no już widzicie, tkalnia, to tam wstawiony oczywiście klocek niby szklany, taki dom z obiekt. Tam to też kiedyś wam pokażemy, co to jest ta tkalnia. W każdym razie na terenie naszego miasta, ale zarówno i innych miast pojawiają się murale. I u nas ma pojawić się, są takie plany, żeby powstał mural upamiętniający historię żydowską oraz getto żydowskie. W jakiej formie to będzie narysowane, co będzie obrazować i jaką tematykę poruszać, jaką energetykę tutaj będzie nadawać temu miejscu, no, to się okaże. To się okaże. A takie deweloperskie perełki, jak myślicie, kto wciska na starówkę w Pogonicach? Oj, dużo by tu mówić o tym. Deweloperskie perełki, a z tyłu za tym budynkiem jest właśnie, ma być jakiś taki duży parking, żeby po prostu... Jest. A, no znaczy, no jest w trakcie jakby jeszcze, ale już jest. Miejsce jest gotowe. Żeby tam dużo ludzi sobie mogło przyjeżdżać. Tutaj jakiś taki niby, nie wiem jak co to... No widzicie. Ktoś by powiedział, że na co to, no ładne to jest. No. A ja bym powiedział o tym konserwatorze, o tym konkursie. Powiedz o tym. A. Czy to jest konkurs, czy co to w ogóle? Poza kadrem. Tak, poza kadrem. Na temat takiej sytuacji, że na dniach został ogłoszony konkurs. Został ogłoszony konkurs na temat przez konserwatora zabytków na temat tego, że będą przyznawane jakieś nagrody, wyróżnienia dla osób, które dbają o zabytkowe budynki. Tutaj jeszcze czyli kto to dostanie? Kto to, tak, bo tu jeszcze był taki ryneczek. Tak. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tak, jeśli zobaczycie, że to nasze miasto, ono jest zapuszczone, ono jest zaniedbane, zapuszczone, tutaj nie było remontowane, nie było praw własności, ludzie nie do tej inwestowali. Pory są problemy. Głównie to właśnie to, jak tu ludzie nabywają w nieświadomości, myślą, że coś że kupują. Że to jest jakaś ich własność. Natomiast teraz jeszcze ten remont tego torowiska spowodował to, że ceny spadły, życie zamarło i zmienia się struktura właścicielska. Ludzie kupują, sprzedają, oddają, wymieniają się 100 metrów od... wejdziemy do tej szkoły. Tak, 100 metrów od głównej drogi. Mamy takie perełki architektoniczne. Mamy takie perełki i te perełki w ostatnich latach właśnie płoną. No. Tak. I teraz... Jak już uda im się, wiecie, pozbyć ludzi, no bo no, trudno, żeby w takim czymś, jak tu na dole widać po lewej, po tych oknach, żeby tam ktoś mógł mieszkać, nie? No to
ale chyba ktoś mieszka jednak, bo tam ktoś się dobija. Tak. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs konserwatora zabytków, to jest pomału drobnymi kroczkami robione w ten sposób, żeby doprowadzić to, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, jak już się zmienią właściciele... Aż mu się nie chce wierzyć, poczekaj. Jak już się zmienią właściciele tych kamienic, tych nieruchomości, to w Krakowie jest powołany specjalny fundusz. Fundusz ten jest na ochronę zabytków. Sybiradio mają tutaj w tym domu. Gdzie właściciele tych kamienic mogą wystąpić tam o dofinansowanie. Ktoś mieszka, bo ten gościu się tam usiłuje dostać, dzwoni. No. Starodrzew, jeszcze buki, zaraz narzeźć takie piękne buki tutaj rośnie. Ale nie, to brzoza jest. Brzoza, taka nie. Tylko ta, taka stara. Brzoza, jaka piękna. I tam idziemy, wracamy jakby znowu do tej szkoły i do tego Gestapo, UB. Zobaczcie, widzicie to? Perełka, nie? Perełka! Bruk! Sąd na bruk! Bruk na rząd! U nas tak na pokaz. Na pokaz! Prezydent się pokazuje! Tak, pięknie wszystko.